Cześć, witajcie. Ja jestem Szogunowy, a przed nami pierwsza część wielkiego testu broni ze skilla. Skilla parę lat grałem i mój okres świetności mam już dawno za sobą. Aczkolwiek niemałą wiedzę na temat broni wciąż posiadam. Wpadłem więc na pomysł stworzenia wielkiego testu, w którym sprawdzone będą najważniejsze parametry broni, by ocenić, które broni najbardziej warto kupić, a także przyjrzeć się wadom i zaletom każdej z nich, a nawet stworzyć w miarę wiarygodny ranking. Parę godzin przygotowywałem sposób oceniania konkurencji, można było obiektywnie porównywać różne rodzaje broni. Szczegółowy rozkład oceniania podaję w linku poniżej, by każdy zainteresowany mógł się temu przyjrzeć i by nie zabierać cennego czasu na filmie. Przygotowywała następujące konkurencje, w których można zdobyć łącznie aż 90 punktów. Oraz dodatkowo mniej punktowana ilość pestek w magazynku, czas wyciągania broni oraz przydatność celownika optycznego. Łącznie w teście broń może uzyskać 100 punktów. Na pierwszy ogień bierzemy HK-417. Test polega na trzykrotnym wystrzeleniu całego magazynku. Od momentu naciśnięcia spustu do pokazania się zera w prawym dolnym rogu. Następnie uśrednieniu wyniku i podzieleniu czasu przez ilość pestek w magazynku. HK nie zachwyca szybkostrzelnością, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że strzela wolno. Ponadto wykazuje niewielki rozrzut kosztem odrzutu. W teście uzyskuje średnio 104 tysięczne sekundy na strzał, co daje mu 6 punktów. Mierzymy czas trzem przeładowaniem i uśredniamy czas. HK ładuje się stosunkowo szybko, szybciej niż wyciągnięcie np. Colta czy SW, czyli szybciej jest przeładować niż taki pistolet wyciągać. Średni czas 417 to 2,34 sekundy, co daje aż 5 punktów. 3 razy przebiegamy peron i uśredniamy czas. Test wykonujemy bez wszelkiego wyposażenia, czyli glanów mobilności, kevlarów i tym podobnych. HK jest jedną z cięższych AR-ek. Uzyskuje 8,46 sekundy i 5 punktów. Test polega na ustawieniu botów w rzędzie i odsunięciu się na średnią odległość. Kłócamy i strzelamy od ich stóp full auto, nie kontrolując ostrzału myszką i nie korygując linii ognia. HK ma dość spory odrzut, przez co po ledwo 15 strzałach strzelamy już w niebo. Zabijamy 2 osoby i dostajemy 5 punktów. Obrażenia. Próba jest wykonywana z bliska, średniej odległości i z daleka. Wynikiem jest liczba strzałów niezbędnych do zabicia wroga, strzelając w głowę, brzuch, jajca i kolana. Trzeba niestety zaznaczyć, że boty stawiane podczas treningu mają na sobie armora. Niemiecka broń ma bardzo zadowalające obrażenia. Radzi sobie świetnie przeciwko przeciwnikom z armorami, jak i bez. Zabija jednym strzałem w głowę niemal zawsze, chyba że jest naprawdę daleka na gościa z kevlarem. Dlatego na daleką odległość mogę polecić strzelanie ogniem pojedynczym, wypanować nad odrzutem i dobić przeciwnika. HK na bliski dystans potrzebuje 16 pestek, na średni 17, a na daleko 20. Te wyniki dają po 5 punktów w każdej kategorii. Jest to naprawdę dobry wynik. Wbrew pozorom jest to bardzo ważny parametr podczas wyboru broni, bowiem to penetracja umożliwia nam łatwiejsze zabijanie nie tylko przez delikatne ściany, ale również gości z armorem. Test jest podzielony na dwie części. Pierwsza część sprawdza liczbę pestek potrzebnych do zabicia w brzuch ze średniej odległości przez ścianę. HK potrzebuje 5 strzałów, co jest dobrym wynikiem. Druga część polega na ustawieniu w szeregu dwóch botów jeden za drugim i próbę zabicia ich jedną pestką w głowę. Dwa zabicia są możliwe chyba tylko za K, Auga i Szajteka, więc trzeba będzie je jakoś wyróżnić. K zabija jednego przeciwnika i drugiego zostawia do połowy. Za test penetracji zyskuje 8 punktów. HK jest stosunkowo tanie, kosztuje 15 tysięcy SP. Jest jak najbardziej warta tej ceny i dostaje 10 na 10. Draw time, czyli czas wyciągania, jest stosunkowo szybki. Celownik jest dobrze wyważony i nie przeszkadza w strzelaniu, a wręcz je ułatwia. Nie ogranicza widoczności.
a broń ma 30 pestek w magazynku. Za pierdoły dostaje 9 na 10 punkta. AK poradziła sobie z próbami całkiem nieźle. W sumie zyskuje 63 na 100 punkta, co wbrew pozorom jest naprawdę dobrym wynikiem. Polecam broń wszystkim, lecz należy uważać na odrzut przy strzelaniu. Zalecam naukę ściągania myszki w dół, by wyczuć ten odrzut, lub strzelanie szybkimi seriami. Pierwsza ofiara już za nami. Jeśli podoba Ci się mój pomysł na test i chciałbyś obejrzeć więcej, masz jakieś wskazówki lub propozycje zmian, zapraszam do komentowania. Łapkujcie, bo to naprawdę motywuje, a zamiast łapki w dół prosiłbym o komentarz, by w następnym filmiku nie popełnić tych samych błędów. Mówił dla Was Szogunowy, widzimy się w grze. Cześć!